Ja po użyciu komendy docker up. Wiesz, ja też jestem coś ala inżynier devops. Tak, jasne. Jasne, jesteś. A dzisiejszym o angielskim w API i Bell, który zawiódł. Zaczynamy. A więc przechodzimy od razu do pierwszego artykułu. Naszym pierwszym artykułem jest dyskusja na temat wykorzystania języka angielskiego w API i jest to z perspektywy osoby, która jest tak jak my, nie jest native speakerem. On, on opisuje tutaj, jak to tak naprawdę, mimo że on jest Francuzem, dlaczego wszędzie, nawet w prywatnych API powinien używać angiel język angielski. Ja bym ogólnie rozszerzył to na cały kod. Bo mimo, że znamy firmy, które piszą kod po niemiecku, kod <grystanie> <grystanie> um, czy nawet znam firmy, które piszą kod po polsku, jednak, tak jak autor mówi, ten angielski jest przyjęty jako domyślny język internetu, jak domyślny język techniczny, i jednak wykorzystywanie go po pierwsze ułatwia nam później wejście w, w publikę. Jakieś opcje współpracy z innymi osobami, czy nawet pytanie się czasami o rady, przez udostępnienie kodu na stack overflow, czy gdzieś, to jednak yy, to nie jest to dla nas oczywiste, niestety to, to nie jest dla nas naturalne. Wydaje mi się, większość z nas nie ma z tym aż takiego dużego problemu, może bardzo mówię przez swój pryzmat, ale wydaje mi się, że nie jest to aż tak duży problem. Jednak autor, co mi się bardzo spodobało, dał e, fajną, taki guideline 6-stopowy, jak on robi te dokumenty i API po angielsku. Zaczyna od tego, że on po prostu tworzy no, listę tych prac, celów, które musi zrobić, rozpisuje to na funkcje, używając po prostu swojego naturalnego, natywnego języka i później to mapuje na różne koncepty biznesowe i akcje, które będą z nimi powiązane, wciąż używając naturalnego, swojego języka. Następnie, te koncepty i akcje tłumaczy na język angielski. Później, tworzy te wszystkie różne ścieżki, jak one będą wyglądały w wypadku metod HTTP, i to już robi po angielsku. Następnie, wszystkie dane modeluje w swoim natywnym języku i to tłumaczy na język angielski. Wow, dużo słów, i wydaje mi się, że było to trochę trudniej opisane niż, niż powinno być, ale. Jak widzicie, póki działał w warstwie biznesowej, działał w swoim natywnym języku. W momencie, gdy warstwa języko, yy, biznesowa musiała być przetłumaczona, bo były te końcówki, które wychodzą na świat, tam zaczął już używać języka angielskiego, ale dalej w robił był sobie w głowie w, języku, w swoim natywnym języku, a później mówił w języku yy, angielskim. Dalej zostawia trochę yy, różnych rad. Ja zaznaczę tylko jedną. Autor bardzo ostro ostrzega przed używaniem e, słowników internetowych, bo jednak one niekoniecznie muszą e, zawierać dobre definicje techniczne, więc bądźmy z tym ostrożni. E, no i na zakończenie, mimo że już trochę minęło czasu od naszej e, zmiany czasu, to śmieszną sytuacją się wydarzyło trochę przed zmianą czasu w Ameryce, jeśli dobrze zrozumiałem. Bell, z tego co rozumiem, to jest ich operator komórkowy, coś jak naszy, nasz T-Mobile, Orange i tak dalej. I Bell e, odwalił swoim użytkownikom zmianę czasu przed czasem. I nagle po prostu e, któregoś dnia e, ten fallback czy zmiana czasu wydarzyła się godzinę za wcześnie, e, twór, tydzień za wcześnie. I nagle jest pewien piękny poniedziałek, ty chcesz iść do pracy i jest zła godzina. Z tego co rozumiem, oni, przez to, że są w innej półkuli, dobra, kurde, nie pamiętam, ale w każdym u nich to godzina była później. Że przez to, że im się zegarki włączyły, to się spóźnili do pracy. Bo jak byłoby zmiana w naszą stronę, czyli godzina wcześniej, to by no nic się nie stało, nie spóźnili się. Ale no przez to się spóźnili. Jest także tutaj na przykład fajne wideo, jak gości pokazuje, co się dzieje, jak na przykład chce ustawić sobie automatyczne ustawianie czasu. Czyli na przykład zobaczcie, Ema Toronto, włącza automatyczne i. A! I łapie jakieś itoken Wesoła Co to znaczy? Uważajcie, uważajcie z po prostu czasami, automatami. Nie zawsze warto im ufać. I to mówi tester automatyczny. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Dalej przypominam, że zbieram feedback na temat na temat tego, jak wam się korzysta z IT morning, jaką wam to przynosi wartość. Parę osób mi wysłało, jestem z tego bardzo wdzięczny. A co się dzisiaj nauczyłem? Dzisiaj był luźniejszy odcinek, więc tak naprawdę, artykuł o Belu to była ciekawostka. To było bardziej ciekawostka, która za dużo na mnie wnosi. Artykuł na temat API ym, trochę mi przypomniał o jednym. Nie wszyscy wadamy biegle językiem angielskim i czasami potrzebujemy jakieś frameworki, jak możemy z tym językiem pracować. W wypadku naszych API, naszego kodu. To wszystko. Dziękuję za wizytę. Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.